Dzień dobry, Radosław Froń, paragraf w kieliszku w 14 odcinku podcastu Biznes Wysokooprocentowany. Wracamy dzisiaj znów do cydru. Wracamy jednak przy okazji Dnia Kobiet, który był zaledwie dwa dni temu, do producentki cydru, do producentki rzemieślniczej, sadowniczki, która z owoców tego własnego sadu wytwarza świetne cydry. Tak się zastanawiałem przed tym spotkaniem. Ludzie mają różne pomysły na życie. Wiesz, każdy gdzieś w którymś momencie widzi się w tym, w czym się najbardziej spełnia. Ale nie jest twój zawód najbardziej oczywistym, ten, który wykonujesz ku naszej radości, nas wszystkich degustujących twoje wytwory. Jak zostać sadownikiem, jak zostać cydrownikiem? Jak to się zaczęło? Wow, ale pytanie. Jak zostać sadownikiem? No sadownikiem jest, w moim przypadku było w miarę prosto zostać, dlatego że po prostu wyszłam za mąż, za sadownika. Zaczęło się zatem od jabłka. Przy działu dostałam sad, tak, razem z mężem. Zaczęło się od jabłka. No i sobie w tym sadzie pracowaliśmy przez długi czas razem. Ale jak to zazwyczaj bywa, jak się jest małżeństwem, jak się jest w domu razem i w pracy razem, to jest taki moment, że trzeba gdzieś się rozłączyć. A że jesteśmy zgodni z małżeństwem, to padło na pracę. No i pomysłów miałam wiele na to, co chcę robić, bo to tak nie było takie oczywiste od razu, że to będzie cydr. Lubię alkohol, lubię wina, lubię ludzi. Lubię w ogóle pracę z ludźmi, kontakty z ludźmi. No i ten cydr przyszedł po prostu przyszedł. Spadł do mnie, taka idea przyszła i zaczęłam się bawić w eksperymenty cydrowe. No a że szybko się w tym zakochałam, no to zostało ze mną na dłużej. Gdzieś musiała jednak być ta iskra. Skąd ta cydrownicza idea w ogóle pojawiła się w twojej głowie? Wypiłaś gdzieś jakiś świetny cydr? Próbowałaś robić inne fermenty? Zepsuły się jabłka? Właśnie, to jest taka ciekawa historia, że jeszcze 10 lat temu to w ogóle nie wiedziałam, co to jest cydr. Tak jak w Polsce większość osób, cydr nigdy nie był popularny. To jest bardzo taka ciekawa historia, dlatego że wino zawsze uwielbiałam. Gdzieś tam w kierunku wina było mi bardzo blisko. A moja przyjaciółka kiedyś wróciła chyba z Anglii jakiś czas temu i mówi, wiesz co, mówi, spróbuję cydr zrobić. Przyjaciółka moja zrobiła cydr, a wyszedł jej fajny z moich jabłek. I po prostu iskiereczka taka mi, takie światełko w głowie. Mówię, może ja bym też spróbowała. No i tak to poszło. No, oczywiście degustowałam różne cydry, degustowałam różne wina i tak jak mówię w tym kierunku, ja bardzo lubię w ogóle jakby nowe smaki, nowe, szczególnie w alkoholach. Także tak. Kiedy zrobiłaś pierwszy cydr? Kiedy zrobiłam pierwszy cydr? Kiedy był ten pierwszy nastaw? Pierwszy, ale taki eksperymentalny, rozumiem, pytasz. Tak, tak. Nigdy w latach tego nie pamiętam, bo niestety słabo gdzieś tam jestem umiejscowiona w czasie. Natomiast takim znaczącym dla mnie czasem to był wyjazd do Indii. I to pamiętam w czasie, że to było 6 lat temu. Kiedy wróciłam, to właśnie wróciłam konkretnie z pomysłem, ok, zrobię cydr. I to było właśnie, no to już 6 lat, no to około 6 lat temu to było właśnie w tym czasie, właśnie na wiosnę. I pierwszy swój cydr zrobiłam w ogóle z jabłek takich, które leżały, które nie tak jak teraz robię, czyli we wrześniu, kiedy jabłka są dojrzałe, z drzewa zdjęte, tylko z takich jabłek, które po prostu mieliśmy w komorach chłodniczych. No i wtedy to była fajna naprawdę zabawa, bo niewiele wtedy wiedziałam o cydrze w ogóle. Więc wszystkie odmiany, jakie miałam, wyciskałam, mieszałam, łączyłam, drożdże wypróbowywałam, bez drożdży próbowałam, czyli na dzikich. No i tak bawiłam się chyba przez 3 lata i po czym zalegalizowałam tą swoją produkcję. Także 2008. Spore próby. Znam wielu producentów,
tym także winiarzy, którzy nigdy w życiu wina nie zrobili nawet w gąsiorze, a pozakładali spore winnice, więc 3 lata prób to bardzo duże doświadczenie przed tym komercyjnym debiutem. To znaczy tak, natomiast to jest zupełnie coś innego, zabawa w takich małych gąsiorach z ekscytacją i z takim wyciskaniem domowym, a zupełnie coś innego taka produkcja już nie na dużą skalę, bo do 10 tysięcy litrów, natomiast dla mnie to na dużą skalę. Jesteśmy w tym zawsze zbyt próżni, tak jakbyśmy to sami tę robotę wykonywali. Drążę sobie radzą doskonale i bez nas. No tak. Jak duża jest różnica? Myślę, że to będzie odpowiedź, która będzie niezwykle interesująca dla naszych słuchaczy. Jak dużym wydarzeniem jest to przejście z etapu gąsiorów, wiader fermentacyjnych do prawdziwej winiarni, do prawdziwej cydrowni, do komercyjnej już produkcji? No, dla mnie ogromne. Dla mnie ogromne, dlatego że tak szczerze mówiąc, nigdy mi się nie udało przenieść tego, co było w tym małym pojemniku 20-litrowym do dużego pojemnika 1000-litrowego. I pomimo tego, że naprawdę skrupulatnie zapisywałam proporcje i drożdże dodane i czas, w którym wyciskałam sok, nigdy mi się nie udało tego powtórzyć. Inaczej to wychodzi po prostu. Czyli to skalowanie, żeby uzyskać te same parametry, tę samą sensorykę jest największym kłopotem dla Ciebie? Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Jednak sprzęt dostępny dla amatorów, którzy sobie coś tam fermentują w swoich małych piwnicach dla siebie, a sprzęt, który jest dostępny dla profesjonalistów, to zupełnie inna półka, zupełnie inne możliwości. Tak, znaczy ja w ogóle lubię przestrzeń, lubię rozmach, więc ja bardzo dobrze się czuję w tych dużych ilościach. I też nie ukrywam, że też eksperymentuję. To jest też tak, że cały czas jeszcze się uczę tego. Dużą część tych moich cydrów robię bardzo intuicyjnie. Dużo smakuję i dużo mieszam, natomiast robię naprawdę dużo rzeczy intuicyjnie. I tak mi jest dobrze i cieszę się z efektów, które uzyskuję. Jakie są zatem Twoje cydry? Pierwszy taki legalny rocznik, który wyprodukowałam, to jest cydr aksamitny. Dlaczego jest on aksamitny? A nie piłeś? Piłem. Ale czy wiąże się z tym jakaś inna historia? Nie można sobie przypomnieć, chyba zostały mi jeszcze chyba 2 butelki. W ogóle nie przygotowałem się na to spotkanie, powinienem właśnie je tutaj osuszać w tym momencie, nie zadawałbym głupich pytań. No, jestem kobietą, jak widać, i przypuszczam, że troszeczkę inaczej ten cydr robię niż po prostu mężczyźni cydrownicy. Nie to, żebym dzieliła świat na męski i żeński, natomiast dla mnie oprócz smaku i aromatu też jest cała ta oprawa ważna. Mnie bardzo cieszy proces twórczy, kiedy robię etykiety, kiedy tworzymy z grafitką właśnie etykiety, kiedy wybieram tak zwaną biżuterię do tych moich butelek, czyli koszyczki, piękne korki z moim logo. No i ten napis, ta nazwa aksamitny, jak posmakowałam, to jak od razu poczułam aksamit. Jako, że jestem kobietą, jak już wspomniałam, i od razu poczułam ten piękny aksamit. No i w tą stronę, w tych nazwach moich też idę. Takich sensualność. Co Cię zatem najbardziej bawiło przy tej produkcji cydru, przy przygotowaniu Twojej marki, przy debiucie rynkowym? Co jest tą najprzyjemniejszą częścią? Do tych nieprzyjemnych jeszcze dojdę oczywiście, nie upieczę Ci się. No właśnie, ciekawe, bo wiesz co, pierwsze co mi przyszło, to chciałam powiedzieć o nieprzyjemnych, wiesz? To jest ciekawe. Dobrze, to możemy od nich zacząć. Co było najtrudniejsze? Od nich zacząć, powiedzmy o tym i odłóżmy je na bok. Dobrze, będziemy już kontynuować o samych przyjemnościach. Jaka była bariera wejścia na oficjalny cydrowniczy rynek dla producentów? Bariery nie było, bo jestem. Bariery nie było, bo jestem. Natomiast w trakcie legalizacji swojej produkcji, wiesz, gdybym Ciebie znała wtedy, przypuszczam, że ta droga nie byłaby taka morderczo męcząca. Natomiast naprawdę robiłam wszystko sama. Oczywiście koledzy cydrownicy, tutaj Tomek Porowski, cię kłaniam nisko w pas, Marcin Wiechowski, o których też dużo wiem, troszkę mi tą drogę pokazywali. Natomiast no dla mnie ta droga naprawdę była bardzo, bardzo trudna do przejścia, ale udało się.
Udało się, zakończyłam. I kolejną trudnością, która już nie jest trudnością, to były też dokumenty, wypełnianie tych wszystkich papierków, dokumentów, które przy każdej czynności się w tej profesji wykonuje. Więc to jest takie, ale to też jakby powiedziałam o tych trudnościach, ale zaraz za tym powiem o tym, że dzięki temu też jakby, że tą drogę przeszłam, że nauczyłam się wypełniać w cudzysłowie te papiery, bo tak nie do końca, dlatego że stworzyłam swoje własne dokumenty, na których bazuję, bo uważam, że te, które są dostępne, które mamy wypełniać, w ogóle jakby nie oddają sensu tej pracy i jakby no, dlatego stworzyłam własne. I dzisiaj naprawdę jestem dumna z tego, jak mam kontrolę z Urzędu Celnego, to bardzo z dużą dumą i satysfakcją z siebie pokazuję własne dokumenty, bo naprawdę się tego nauczyłam i może dlatego chciałam w tych trudnościach zacząć, że jakby to mnie też ukształtowało trochę, dodało pewności siebie. Może powinniśmy postulować o zmiany w przepisach, żeby dokumentacja ministerialna zastąpiono twoim wzorcem. Jeśli miałoby to komuś pomóc, to bardzo proszę, jestem otwarta. Dla mnie działa, dlatego że ja jakby w tych dokumentach potrzebowałam uporządkowania i takiej dyscypliny. Dlatego że generalnie nie jestem zdyscyplinowana za bardzo, więc jakby tutaj potrzebowałam tego, żeby się w tym nie pogubić po prostu dla samej siebie. Przyznaj się proszę, z którą służbą było najtrudniej? Które papierki dały najbardziej w kość? Z naszym pięknym i cudownym sanepidem. Urząd Celny. Jednak. Urząd Celny był ok, bo oni przynajmniej chcieli współpracować. Ja nie wiedziałam, oni nie wiedzieli, natomiast potrafiliśmy się w tym wszystkim ogarnąć i dogadać. Natomiast sanepid stawiał ogromne takie trudności i wymagania nieadekwatne do mojej produkcji malutkiej. Ale też się udało, także. Jest ok. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać osobom, które też są zdeterminowane, żeby twoją drogą? Nie ma co ukrywać, rynek cydru w Polsce nie jest tak rozwinięty, jak chcielibyśmy. Każdy kolejny kolega w branży, który zechce produkować te polskie jabłeczniki, będzie przez środowisko cydrownicze, mam nadzieję, przyjęty bardzo serdecznie. Oczywiście. Ja się tak cieszę, jak ktoś nowy się pojawia, bo ja w ogóle mam taką zajawkę na to, żeby w ogóle ludzi uświadamiać, co to jest ten cydr, czym on się różni, ten nasz mięsnicy cydr od przemysłowego. I im nas więcej na półce w sklepie, tym zdecydowanie dla mnie lepiej i dla wszystkich, myślę, cydrowników i dla świadomości naszych konsumentów. Także, ale myślę sobie też, że każdy, kto by miał ochotę produkować cydr, to i tak musi znaleźć własną drogę. Tutaj nie ma kontrol kopii, kontrol klej. Każdy z nas, cydrowników, jest nas tak niewielu, znamy się. Każdy z nas jest inny i inaczej produkuje, w inny sposób fermentuje swoje cydry i każdy ma inną filozofię, więc myślę, że i tak musi każdy znaleźć swoją drogę. Mieliśmy w zwartym bloku omówić te nieprzyjemne tematy. Nie wiem, czy ten jest jednoznacznie nieprzyjemny, czy wręcz mobilizujący, ale każdy sobie zdaje doskonale sprawę. Rewolucja cydrów rzemieślniczych w Polsce to jest ta rewolucja, która trochę przygasła. Trochę jednak te zapowiedzi, te wielkie nadzieje nie eksplodowały w tej formie, nie skalowały tak bardzo, jak tego oczekiwaliśmy, a jak się działo choćby na rynku piw rzemieślniczych, na rynku polskiego wina, czy w tej chwili przeżywamy na rynku mocnych alkoholi właśnie polskiej produkcji. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Polacy nie pokochali tak bardzo cydru, jak chcieliśmy, a może go po prostu jeszcze nie odkryli? Myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że część osób na pewno jeszcze, do części osób na pewno jeszcze nie dotarliśmy, ale też myślę, że tutaj też no, koncernowe cydry po prostu zrobiły taką, brzydko mówiąc, kretną robotę, bo pojawiły się w jakiejś określonej cenie, a nie ukrywajmy, żeby wyprodukować cydr rzemieślniczy, to nie sprzedamy go za 13 zł. No, nie ma takiej możliwości. Więc ja się spotkałam na początku właśnie w tej edukacji takiej swoich konsumentów. Spotkałam się z taką dużą falą krytyki, ale jak to, takie drogie, ale w ogóle przecież Biedronka jest po 13 zł. I myślę, że dla niektórych, dla tych osób, które tylko sugerują się ceną, może to być nie do przejścia faktycznie.
Też rozmawialiśmy na ten temat już tutaj w podcaście z Przemkiem Iwankiem, w pierwszym zresztą odcinku, z Krzysztofem Olszowskim później, Cydreo. I też dochodziliśmy do wniosków, że ten archetyp, jaki powstał w głowie, archetyp cydru u polskich konsumentów, to jest jednak ten cydr narzucony przez koncerny, czyli cydr tani, niekoniecznie szczególnie interesujący i tak średnio z jabłek. Albo interesujący dla tych, którzy lubią takie rzeczy po prostu, bo konsumenci naprawdę są bardzo różni i ja się czasami spotykam z osobami, które cały czas opowiadam o tym jarmarku dominikańskim, w którym stałam w pierwszym roku mojej działalności, dlatego że jest mi blisko do Gdańska. I jakoś zawsze moje marzenie było, żeby tam po prostu się znaleźć. Nie wiem dlaczego, ale chciałam i może nie spełniłam. I tam naprawdę miałam bardzo duży kontakt taki bezpośredni z ludźmi. I było dużo osób takich, które były świadome tego, co to jest, wiedziały, że to jest zdrowe, wiedziały, że to nie ma dodatków i te osoby w ogóle nie dyskutowały na temat tego, po prostu kupowały. Ale sporo było też takich osób, które przychodziły i mówiły mi, ale to nie jest prawdziwy cydr. Prawdziwy cydr to jest, nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj nazwę, ale wiadomo, o jaki chodzi. Wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy. Wszyscy dobrze wiemy, o który chodzi. Dokładnie. I właśnie to jest taka. Ja wtedy bardzo chciałam po prostu wszystkim powiedzieć i udowodnić, że jest cydr rzemieślniczy i przemysłowy. Teraz po prostu już to puściłam, oddaję i mówię, kto ma kupić, to kupi. I to jest dużo mniej energetycznie wyczerpujące dla mnie. Tak, mówiąc tutaj o tym, że nieszczególnie ciekawy jest ten cydr, można się odnieść w porównywalny sposób do rynku piwa, chociaż pewnie wiele osób odsubskrybuje mój kanał, na szczęście zbyt wielu ich nie ma, więc się nie martwię. Dla mnie piwa koncernowe są technologicznie i jakościowo absolutnie perfekcyjne. Mówię tutaj o większości popularnych marek. Nie ma zupełnie do czego tam się przyczepić. Ba, większość, tutaj jeszcze więcej osób w tej chwili się na mnie pogniewa. Większość marek rzemieślniczych nie jest w stanie osiągnąć tego poziomu powtarzalności, tego poziomu jakości, takiej jakości parametrycznej, jaką są w stanie osiągnąć browary koncernowe. Te piwa nie są złe, one są po prostu cholernie nudne. I tutaj ten sam zarzut też kierowałbym do cydrów, które trafiają oczywiście w swoją grupę odbiorców. Skoro są produkowane w takim wolumenie, to znaczy, że znajduje się odbiorca jednak na tego typu produkt. Ale ten cydr, który my chcemy pić, który produkujesz, to jest jednak cydr zupełnie innej jakości, zupełnie innych doznań, coś, co pozwala nam się trochę dłużej nad tym wszystkim, co się działo w środku, zastanowić. Z braku formalnej, porządnej definicji, bo ta być może doczekamy się nieco lepszej definicji w nowej ustawie winiarskiej, ale ciągle mamy taką znów w sobie. W obliczu braku tej definicji formalnej, jak ty jako producentka definiujesz cydr rzemieślniczy? Czym dla ciebie jest cydr rzemieślniczy? Gdzie są te granice rzemiosła w twojej ocenie? Dla mnie najprostszym takim przekazem, jak opowiadam o swoim cydrze, to mówię o tym, że to jest cydr wyprodukowany ze 100% soku jabłkowego. I to jest jakby, no to jest jakby kwintesencja tego cydru. Najprościej mówiąc, bo wiadomo, że można było dużo na ten temat opowiadać, natomiast jak ktoś nie wie, co to jest, to ja po prostu mówię, że to jest po prostu sok jabłkowy, który jest prefermentowany. Po prostu. Naturalny produkt, tak jak w zasadzie naturalny, mamy w definicji wina. Naturalny produkt, dokładnie. Bez wszystkich tych dodatków, które są możliwe do użycia w ustawie, nie pamiętam, czy rozporządzenie, czy ustawa. Trochę ich tam jest w tej ustawie. Całe dwie albo trzy strony, tak. No. Pozwala nam na pewne eksperymenty. A jak się odnosisz do tej pojemności definicji, która pozwala dodawać tam na przykład gruszek? Albo wprost do aromatyzowania cydrów, przecież mamy w koncernowym świecie producentów cydr zaprawiane różnego rodzaju owocami. Czy to jeszcze cydr? Czy powinien coś? Jeżeli tak, to czy powinno istnieć w krafcie? Wiesz co, mi jest bliska taka szkoła, którą i filozofia, którą wyznaje też Tomek Porowski, że jakby cydr to jest cydr. Ja sama nie lubię tych dodatków wszystkich, ale może to jeszcze jest przede mną na ten moment. Ja nigdy też się nie określam, że na pewno nie i że tego nie zrobię. Natomiast na ten moment czuję, że my mamy jeszcze tak dużo do odkrycia w naszych jabłkach i w naszych odmianach w ogóle, żeby zrobić prawdziwy, znaczy prawdziwy, no, żeby zrobić fajny i dobry cydr z samych jabłek.
jak dojdę do takiego momentu, że powiem, o, teraz to jest to, to może wtedy zacznę eksperymentować z dodatkami. A masz coś fajnego w sadzie? Fajnego w sensie? O, fajnego, co można by dodać, jakieś inne niż jabłka, owoce. Nie, znaczy mam gruszki, natomiast akurat ja kiedyś próbowałam właśnie w tych moich eksperymentach, zrobiłam pery, natomiast zupełnie mi to nie chyba albo nie wyszło, albo mi zupełnie nie podpasowało smakowo i zarzuciłam pomysł o tym, że będę to robić, więc jakby nie mam ochoty na ten moment niczego dodawać. To spróbuję wyłudzić jeszcze jedno pytanie o przyszłość. Naturalnym kierunkiem rozwoju jest procentaż, więc czy grozi nam jakieś wino owocowe albo dystylat z cydrowni przy sadzie? Na ten moment też nie. Tylko, że u mnie to jest tak. Nawet wino? Nawet wino. Na ten moment jest tak, że naprawdę bardzo mocno się zanurzyłam w tym, to co robię. I nie czuję się jeszcze jakby, nie wiem, znudzona, nasycona, usatysfakcjonowana tak do końca, że czuję, że jeszcze mam tak dużo do zrobienia i mogę jeszcze się tyle różnych rzeczy nauczyć, że naprawdę chciałabym w tym cydrze najpierw się tak osadzić bardzo dobrze, żeby ewentualnie później móc myśleć o czymś innym. Na ten moment nie. Bardzo nas to zrównoważone podejście chyba wszystkich cieszy. To, co robisz, robisz doskonale. Dziękuję. Chociaż ja cały czas gdzieś tutaj na drugim planie myślę o tym cydrze aksamitnym, bo naprawdę co do kwestii sensorycznych, jeżeli ma on oddawać twoje usposobienie i twój charakter, ja nazwałbym go szalonym. Szalone cydry będą w tym roku. Aksamitny nie jest szalony. Aksamitnym jest niska kwasowość No, jest zrównoważony, fajny balans, natomiast szalony, tak, ja bym go tak nie określiła. Natomiast w tym roku zrobiłam naprawdę szalone cydry. W zeszłym sezonie będą w sprzedaży, one myślę, że gdzieś tam w lecie, dopiero latem się pojawią i no, będą bardzo ciekawe, interesujące, jak dla mnie naprawdę bardzo, bardzo szalone. Trzeba trochę urozmaicić polski rynek. Czas grzecznych, technologicznych cydrów to już chyba za nami. Może nie jest to bardzo popularny segment rynku, natomiast ma swoich wiernych fanów, prawda? Tak, tak. Mam taką ciekawostkę z zeszłego roku, cydr półwytrawny. No ciekawostka to jest po prostu, taka, która mi wyszła. I też obserwuję rynek konsumentów, jak ten cydr zdecydowanie schodzi. No, ludzie kupują go dużo więcej niż te wytrawne, bo też jakby to jest taka ciekawostka wśród konsumentów, że oni jednak w Polsce wolą cały czas cydry słodkie. Czy w ogóle alkohol słodki. Działa to w zasadzie we wszystkich obszarach polskich upodobań alkoholowych. Lubimy cukier, lubimy, gdy jest gładko, grzecznie, przyjemnie. Nie tolerujemy zbyt wysokiej kwasowości w winach na przykład, czy w cydrach. Co ciekawe, bo ta kwasowość nam towarzyszy na co dzień od urodzenia. Polska kuchnia ma wiele elementów kwasowych. Może nie tak wiele jak inne kuchnie południa, ale jednak powinniśmy być trochę do tej kwasowości przyzwyczajeni. Lubimy wysoki alkohol oczywiście, lubimy, gdy jest wszystkiego dużo. W piwach lubimy, kiedy jest gorzko, lubimy, kiedy jest bardzo aromatycznie, natomiast z pewnym opiciem to wszystko jednak się zmienia. Nasze zmysły trochę się przyzwyczajają, oczekują pewnych subtelności, więc to nie jest kwestia nawet złego gustu, to jest kwestia po prostu pewnego niewyrobienia gustacyjnego. Dokładnie, tak. Czy twoi klienci są zatem coraz częściej wyrobieni? Czy ten rynek konsumenta się poprawia? Tak, zdecydowanie się poprawia. Ja jeszcze obserwuję taką śmieszną sytuację, że część osób w ogóle nie wie, czy on nie lubi kwaśnego, czy nie lubi wytrawnego. Spotkałam się z takimi kuriozami podczas różnego rodzaju degustacji, przede wszystkim jakichś jarmarków i tak dalej, gdzie ktoś podchodził i wprost mówił, ja poproszę wino wytrawne, tylko żeby było słodkie. No właśnie o tym chciałam powiedzieć, tak. Pięknie to ująłeś, dokładnie. Myślę, że ten aparat pojęciowy też to jest jednak jakiś obszar do naszej pracy organicznej, żeby ludzie wiedzieli, o czym tak naprawdę mówią. Tak. Bez budowania jakiegoś niepotrzebnego dystansu, z oswajaniem, ale jednak, żeby wiedzieli, co im odpowiada, co tak naprawdę im przeszkadza. Bo w winie najczęściej przeszkadzają konsumentom taniny i zbyt wysoka kwasowość. To, że mamy tutaj do czynienia z wytrawnością, czyli brakiem cukru, zupełnie im nie przeszkadza.
Ja byłem, swojego czasu stosowałem taką niezbyt elegancką sztuczkę właśnie podczas różnego rodzaju jarmarków, gdzie miałem gdzieś pod ręką zupełnie wytrawnego muskata. I kiedy ktoś prosił mnie o wino słodkie, ja wprost, patrząc mu prosto w oczy, nalewałem tego zupełnie wytrawnego muskata. No ale wszyscy wiemy, niska kwasowość, wysoka aromatyczność, bardzo przyjemne w odbiorze i patrzyłem perfidnie, czy to będzie to, czego oczekiwałem. Tak. Dokładnie, dokładnie właśnie o tym samym myślałam. Wszyscy musimy nieść kaganek oświaty. Jaka jest ta twoja działalność edukacyjna? Czy jakoś angażujesz też klientów, edukujesz, robisz degustacje, szkolenia, spotkania? Robię. Cały zeszły sezon robiłam tak zwane imprezy cydrowe. I podczas tych moich eventów, które organizowałam u siebie w sadzie, no zawsze kawałek tej wiedzy gdzieś tam przemycam, bo opowiadam o tym, jak to powstaje, w jaki sposób, z jakich odmian, cały proces technologiczny opowiadam, kończę tym właśnie, że wąchamy, smakujemy. No i czuję, że to jest dobry kierunek, bo jest dużo chętnych po prostu też. Jest dużo chętnych, którzy są bardzo zadowoleni po takich moich degustacjach i spotkaniach naszych sadowniczych. Jaka jest zatem przyszłość polskiego cydrownictwa? Czy wypracujemy jakiś swój, nie chciałbym powiedzieć narodowy, bo to nieładne słowo ostatnio, jakiś lokalny z tym? Wiemy, jak smakują cydry z północy Francji, wiemy, jak smakują te brytyjskie, wiemy, jak smakują hiszpańskie. Czy będzie jakaś stylistyka, która będzie się kojarzyła z cydrem polskim? Wydaje mi się, że nie. Że jednak, tak jak mówię, że po prostu jesteśmy tak różni, każdy z nas, cydrowników, że wydaje mi się, że no próbowaliśmy chyba nawet się jakby gdzieś tam spotykać i dogadywać razem, natomiast myślę, że chyba i tak każdy jest gdzieś tam w tej produkcji indywidualny i nie wiem, nie, zupełnie jakoś tego nie czuję, że to mógłby być jeden wspólny jakiś kierunek, jakiś jeden styl cydru. Ale a jaki jest ten twój ulubiony? Poza twoim oczywiście. To znaczy powiem tak, te cydry, które stworzyłam, jestem ich po prostu ich fanką, natomiast znam ich i dobre, i złe strony. I przez cały czas pracuję nad tym, żeby kolejny rocznik był bogatszy o coś. Na przykład w tym roku zdecydowanie dołożyłam kwasowości, której brakowało wcześniejszym rocznikom. I co? I ja po prostu jakby, to też jest tak, jak powiedziałeś, że się opijamy z czymś. Że to jest tak, że smakujesz raz, drugi, trzeci i później stwierdzam, że o, to jest fajne i to mi smakuje. I właściwie te cydry faktycznie robię tak według swoich preferencji. Więc jak pijesz mój cydr, to wiesz, co lubię, ja osobiście. Cydry czy inne napoje bardzo łatwo oddają charakter twórcy, jeżeli oczywiście twórca jest w całości zaangażowany własnymi rękami w tę pracę, od zbierania jabłek w twoim przypadku, aż po butelkowanie. No właśnie, bo nawet gdybyśmy nie chcieli, to ciężko tak naprawdę uzyskać jakiś zlecony styl. Dokładnie. Nie powiedzieliśmy tutaj o tej przyjemnej części, bo zaczęliśmy mówić o tych trudnościach, a właśnie ta przyjemna część, znaczy dla mnie w ogóle cały proces produkcji jest przyjemny, natomiast samo to, jestem właśnie świeżo po butelkowaniu, zabutelkowałam ten cydr, który będzie dostępny latem i za chwilę zaczynam proces twórczy odnośnie etykiet i to jest najfajniejsze dla mnie, ten proces twórczy, ten proces kreacji, gdzie ja się mogę wykazać, gdzie kolory, gdzie ta sensualność moja też wchodzi w grę na te etykiety. No i to jest zdecydowanie moment, który bardzo, bardzo lubię. No i poza tym lubię też w tej mojej pracy i w tej mojej działalności właśnie spotkania z ludźmi i odkryłam to w zeszłym roku latem, kiedy zapraszałam ludzi do sadu i po prostu, no to jest to. To jest to, co ja po prostu lubię. Mój cydr plus goście i wspólne biesiadowanie. To jest to, co ja bardzo, bardzo lubię. Biesiadowanie zawsze jest najprzyjemniejszą częścią produkcji. Dokładnie. A nie znam nikogo, kto nie przesiadywałby chętnie u producenta, zwłaszcza otwartego i bardzo, bardzo radosnego. Jaka jest ta forma
która powinna być promowana, jeżeli chodzi o sprzedaż cydru? Czy to jednak horeka, czy to jednak świetne restauracje, czy to sklepy specjalistyczne, gdzie każdy będzie miał do tego dostęp, a może właśnie u ciebie? Może najlepiej jest wtedy, kiedy sama stoisz za butelką twojego cydru, jesteś w stanie o nim sama opowiedzieć, jesteś w stanie kogoś nim poczęstować. No wiesz, życie weryfikuje. Pomysły możemy mieć różne, a życie weryfikuje. I to zeszły rok nam bardzo mocno to pokazał. Bo ja na początku miałam takie wyobrażenie o swoim cydrze, że on będzie tylko w fajnych, dobrych restauracjach, gdzieś, gdzie będzie, gdzie ktoś, kto będzie proponował, będzie wiedział, co proponuje i jakby ja też preferuję nadal, natomiast teraz restauracji nie mam po prostu, bo jest jak jest. Robię coś takiego, że jak ktoś gdzieś daje typ swój w restauracji, to robię szkolenia po prostu dla całej ekipy, łącznie z kucharzami. I opowiadam o tym cydrze i mówię, i to jest tak, że tam, gdzie on faktycznie jest, to ludzie wiedzą, co to jest i on tam fajnie schodzi. I taki miałam pomysł na swój cydr. Natomiast w zeszłym roku, w marcu, to troszeczkę się zmieniło. Z racji tego, że restauracje po prostu się pozamykały. Zmieniłam profil sprzedaży i zdecydowana większość tego cydru, sklepy, jakby otwierała się jakby taka nowa furtka się otworzyła, bo też miałam sklepy, natomiast w sklepach schodziło mniej. Jak zamknęły się restauracje, to w sklepach zaczęło schodzić tego cydru zdecydowanie więcej. Ale moim głównym chyba źródłem sprzedaży to jest faktycznie taka sprzedaż z mojego sklepiku przy cydrowni. I to jest tak, że nawet osoby przyjeżdżają gdzieś tam z daleka, bo jako że Grudziądz leży przy autostradzie, to jest bardzo prosto tutaj zjechać do mnie. I często osoby po prostu przyjeżdżają specjalnie, żeby kupić, żeby zobaczyć cydrownię, żeby często posmakować ten cydr. I teraz opieram się głównie na takiej sprzedaży. Cydr jest łatwiejszy w odbiorze? Czy podobny w stosunku do wina na przykład, czy do piwa rzemieślniczego? Do czego zmierzam, żebyś miała jasność? Ludzie wina nieco się boją. Ludzie, którzy na co dzień wina nie piją, boją się nawet przyjąć zaproszenia na degustację, bo wy coś tam kręcicie, jakoś to wąchacie, nie będziemy potrafili się zachować. Czy uważasz, bazując na bazie choćby swoich doświadczeń, czy uważasz, że cydr jest dla ludzi łatwiejszy? Myślę, że zdecydowanie tak. Tutaj moje przyjaciółki nawet porównują i nazywają moje cydry, że to jest świerkocińskie, jako że świerkocinie tutaj produkuje, że to jest świerkocińskie prosecco, więc jakby i tak w tą stronę wina trochę idziemy. Natomiast przez to, że ma bąbelki, przez to, że jest to taki produkt letni, lekki i świeży, orzeźwiający latem, to myślę, że zdecydowanie jest łatwiejszy w odbiorze niż wino, nawet białe. A już rozmawiałem wcześniej też o tym z chłopakami wyżej wymienionymi. Czy cydr, oczywiście tworząc swoją własną kategorię, będąc zupełnie niezależną kategorią produktów alkoholowych, w tej chwili, jako że nie zajmuje istotnego segmentu ani też miejsca na rynku, musi nieco, brutalnie mówiąc, przytulać się to do rynku wina, to do rynku piwa. Albo pojawiać się w wine barach, pojawiać się w kartach win, albo pojawiać się w multitapach z piwem gdzieś polewany z kegów. Który z tych klimatów jest ci bliższy, jeżeli już? Czy bardziej to ma być sposób spożywania jak wina, czyli na kieliszki, z jakąś refleksją nad każdym z nich, czy szklanicami pełnymi kuflami prosto z kranu? No zdecydowanie bliżej mi jest do wina. Lubię ten klimat, lubię piękne kieliszki, piękne szkło, lubię, dlatego też mój cydr jest produkowany tylko i wyłącznie w butelkach 0,75 zamykane korkiem z koszyczkiem. Nie tak, nie po szampańsku. Mam nadzieję, że szampania nam to wybaczy. Tak. Tak, i jak nie produkuję póki co jeszcze cydrów w kegach, chociaż mam pomysł, żeby to robić. I to nie znaczy, że zupełnie się odcinam od świata piwnego, bo nie, bo to jakby czasami też w tym kieliszku to jest troszkę przerost treści nad formą i takie proste picie cydru z kega, z kranu i w szklance też jest fajne. Natomiast w tym momencie jeszcze jestem jakby w kieliszkach, a myślę, że otwieram się coraz bardziej w stronę takiego klimatu piwnego. No jesteśmy przeklejani, trochę tu, natomiast mi to chyba tak specjalnie też jakby nie przeszkadza, bo
No, bo wiem, jak jest po prostu. Jest świadomość w Polsce cydru, jaka jest. Nie jest nas aż tak dużo i nie jesteśmy aż tak silni, żeby stworzyć taką oddzielną kategorię. Może w przyszłości to nastąpi, nie wiem. Na ten moment no, tak się trochę przyklejamy. No, co zrobić? Jestem przekonany, że czasy idą lepsze. Nastąpiło pewne przegrupowanie na rynku. Konsumenci trochę odwracają się od tego cydru koncernowego, a przynajmniej w takich ilościach, widzimy to po statystykach rynkowych. Co chwilę ktoś podnosi larum, bardzo chętnie podchwytywane przez dziennikarzy, że rynek spada. Natomiast patrząc na twoją produkcję, na produkcję naszych przyjaciół, cydrowników rzemieślniczych, możemy zobaczyć zupełnie inne zjawiska. Jeżeli komuś spada, to spada koncernom. Może dzięki temu, właśnie temu przetasowaniu na rynku, na powierzchnię wyjdą te najlepsze produkty, jakie są produkowane. Tak, taką mam nadzieję, natomiast myślę, że te cydry przemysłowe to i tak zawsze będą i to jakby, ja też zawsze jakby, konsument ma prawo wyboru. Może wybrać, co lubi i co mu smakuje, a mnie cieszy to, że jest coraz więcej osób, które po prostu lubią dobre rzeczy i są świadome tego, co spożywają. Ależ być muszą produkty koncernowe w zakresie cydrowniczym, czy w winiarstwie, czy w piwowarstwie, inaczej nie mielibyśmy kontekstu. Skąd wiedzielibyśmy, że nasze jest lepsze, gdyby nie było tego wszystkiego poza tym? Musimy mieć jakiś punkt odniesienia, to będziemy się kalibrować. Która to kalibracja będzie nas wyjątkowo cieszyła. Co pasuje jeszcze do cydru? Z czym tobie się kojarzy cydr? Jakie są te pierwsze skojarzenia? Czy to jest relaks, przyjemność, czy to zabawa, czy to jedzenie? No wszystko to, co wymieniłeś, natomiast jeszcze, wiesz co, tak rozmawiamy, też jeszcze mi tak przychodzi, że jak pytałeś, skąd ten cydr, ja uwielbiam przyjemność. Ja po prostu, no ja żyję po to, że na przyjemności, to nie jest tak, że dla mnie jest życie ciężkie i jestem bardzo mocno umęczona tym życiem, tylko po prostu lubię przyjemność i korzystam z tej przyjemności, jak tylko można. I też między innymi pewnie też stąd jest ten cydr, bo właśnie on cię kojarzy bardzo mocno z przyjemnością, z błogością, z takim stanem takiej lekkości, bo on jest sam w sobie lekki i to lato, drzewa jabłoniowe, małe zawiązki owoców, a później jesienią już duże, piękne, czerwone albo zielone jabłka, no i kieliszek cydru wśród tych drzew i to jest właśnie kwintesencja dla mnie cydru w sadzie. Rozmarzyłem się. Zapraszam. Kilka dni w zeszłym tygodniu przyjechało słoneczkiem. Muszę się do ciebie koniecznie wybrać, jak tylko trochę atmosferę słońce nam podgrzeje. Do Krakowa nie wiem jak u ciebie, ale do Krakowa właśnie wróciła zima dzisiaj rano. No u nas dzisiaj nie też śnieg sypcą. Narobiłaś nam wszystkim apetytu. Zapraszam. Ja chyba pójdę jednak poszukać tej butelczyny. Mam nadzieję, że słuchacza jest w momencie emisji naszego spotkania. Jest godzina 10 rano w środę, więc no cóż, jest to dobra już godzina, żeby napić się cydru. Każda godzina jest dobra, żeby się napić cydru. W związku z czym odsyłam was, moi drodzy słuchacze i podglądacze, do tego, żebyście tego cydru się w tym momencie napili. Jeżeli jeszcze takiego nie macie, to wiecie, do kogo się udać. Cydrownia przy sadzie. Iwona Rybacka była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. A jeszcze tylko dodam, że kto jeszcze nie ma cydru, to niebawem będzie możliwość zakupienia w sklepie internetowym moim. A tak, to niezwykle wygodna funkcjonalność czasów pandemii. Niewątpliwie konieczna w tych dzisiejszych czasach, przynajmniej dopóki trochę nie otworzą nam tego świata. Ale idzie wiosna, idą przyjemniejsze, mamy nadzieję, czasy i ten internet będzie pomocnym źródłem cydru, ale nie jedynym. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Wszystkiego dobrego.